dobry Państwu, na antenie Raport Fomundial, z Wami Tomasz Sokołowicz i Marcin Sokołowicz. W grupie A mieliśmy dwie niespodzianki. Parlandia zremisowała z Dreamlandem, a także z Mikrosławią. W czwartej kolejce Neopolis zwyciężyła Parlandię 1-0, a Dreamland przegrał z Mikrosławią 0-1. Na pierwszym miejscu w tabeli oczywiście Neopolis, na drugim wbrew oczekiwaniom Mikrosławię. Tak, Neopolis zajmuje pierwsze miejsce, jest to dla nich należne miejsce, są najlepszą ekipą. I trzeba przyznać, że nie trafiła im się zbyt trudna grupa. Każdego rywala, no, można powiedzieć, rozwalają, niczym Sarmacja w swojej grupie. Na drugim miejscu plasuje się Mikrosławia, która, jak okazuje się, zebrała jak największe doświadczenie z poprzedniego mundialu, z obecnych tu ekip Parlandii i Królestwa Dreamlandu. Królestwo Dreamlandu raczej nie miało na co liczyć, gdyż jest zbyt miękkim. Stosunek ich bramek to 1-9, więc to jakiś zupełny pogrom. A Parlandia moim zdaniem jest lekkim rozczarowaniem. Myślałem, że to oni będą zajmować drugie miejsce, a z dwupunktowym dorobkiem raczej nie mają szans na awans. W grupie B w trzeciej kolejce Arctic sensacyjnie zremisowało z Natanią. Jednak wczorajszy mecz między nimi zakończył się wynikiem 3-1, dzięki czemu Natania prowadzi w tabeli. Alfarum zwycięży Austro-Węgry 1-0, jednak ci drudzy są na drugim miejscu w tabeli. Tak, Natańczycy może i wygrywają, ale nie porażają stylem swojej gry. Moim zdaniem jestem troszkę rozczarowany ich grą. Na drugim miejscu plasują się Austro-Węgry z identycznym dorobkiem punktowym co Natania. No tutaj nie ma zbyt wielkiego zdziwienia. Choć też ich ostatnia porażka z Alfarum trochę im pokrzyżowała plany. Bo teraz nie wiadomo właściwie, czy Alfarum awansuje, czy oni. No a Cesarstwo Arctic, kolejny outsider, 2 punkty i 0 szanse na awans. W grupie C prowadzi Sarmacja, na drugim miejscu Al Rhein, któremu ustąpiło z Holandia. W pierwszym meczu grupy Al Rhein zwyciężył mecz z mistrzami V-świata z Holandią 2-1. W ostatniej kolejce Al Rhein zwyciężył tzw. bratobójczy mecz z Bantu 3-2, a Sarmacja zwyciężyła z Holandię 1-0. Tak, no jak już mówiłem wcześniej, Sarmacja miażdży wszystkich swoich przeciwników. Ostatnio przydarzył im się nieszczęśliwy remis z Holandią, w którym i tak przeważali. Ale w tej kolejce sprawiedliwości stało się zadość, wygrali 1-0. Drugie miejsce zajmuje Sultanat Al Rhainu i myślę, że to jest zasłużone dla nich miejsce. Wygrali ze Holandią w pierwszej kolejce, co było bardzo dużą niespodzianką. A na czwartym miejscu Bantu z zerowym dorobkiem punktowym, ale w ostatnim meczu pokazali pazur i nie dali się zmiażdżyć Al Rhainowi, tak jak to miało miejsce w ich pierwszym meczu. W grupie D prowadzi gospodarz, na drugim miejscu plasuje się Eldarant. Największym pogromem był mecz pomiędzy RST a Okocią, wygrany przez gospodarzy 5-1. W ostatniej kolejce Hatycja i Szanie zwyciężyło Okocie 4-2. Ciekawszym meczem był pojedynek RST z Elderlandem, który się zakończył wynikiem 1-1. No, grupa D jest najbardziej wyrównaną grupą ze wszystkich grup, choć tutaj też można było wskazać faworytów, czyli RST i Elderland. Obie te drużyny zajmują miejsca premiowane awansem, ale też nie porażają swoją grą. W bezpośrednich pojedynkach tych dwóch zespołów lepszy jest Adlerland z wygraną i remisem. Trzecie miejsce zajmuje Hatycja i Szania, która też jeszcze ma szansę na awans, ma 6 punktów. Jeżeli pokona Adlerland w kolejnym meczu, to może być naprawdę ciekawie. A Okocie ma 3 punkty, wątpię by awansowała, chociaż naprawdę mecze z tą drużyną to jest droga przez mękę dla każdego z zespołów. Proszę Państwa, na dziś tyle. Następna relacja po 6. kolejce. Do widzenia. Do widzenia.